Cześć wszystkim, hej, tutaj Kuba, Ignacy. Dzisiaj mamy dla was naszą opinię i jednocześnie recenzję najnowszej frakcji do Hexa. Dokładnie, to jest Ludzie Pustyni. Ludzie Pustyni są już jakby kolejnym dodatkiem do naszej ukochanej gry. No i tutaj mamy do czynienia z próbą wykorzystania na szerszą skalę żetonów podłoża. Żetony w podłożach, których tak naprawdę nie widzieliśmy za dużo w innych frakcjach, więc to samo w sobie jest już ciekawe. A że wiążą się z tymi żetonami podłoża w Ludziach Pustyni pewne różne mechaniki, no to to jakby to wszystko podbija jeszcze wyżej, nie? Frakcja ma standardową ilość bitew, czyli 5, 4 ruchy, czy troszeczkę bardziej mobilni niż normalnie, 2 takie specjalne żetoniki, 16 wojaków, 7 modułów, no i wiadomo sztab. Ale to przejdziemy do opisu wszystkiego po kolei. A więc zaczniemy od sztabu. Sztab, jak widać, jest całkowicie unikatowy. Posiada cechę miotacza, tak jak w troglodytach. Miotacz jest to specjalny rodzaj ataku, który działa na takie pole po rogu. Co jest fascynujące, no to to, że przez to, że posiadamy aż 6 takich miotaczy na sztabie, to w optymalnym ułożeniu jesteśmy w stanie rozbić aż 6 żetonów przeciwnika, nie? Oprócz tego sztab posiada cechę samoobrony i ta samoobrona pozwala zniszczyć jeden przylegający żeton w inicjatywie 0, który właśnie sąsiaduje ze sztabem. Więc w tej sytuacji, w idealnym scenariuszu, sztab Ludzi Pustyni rozwaliłby te wszystkie żetony, bo stąd za pomocą miotaczy, a stąd z cechy, nie? Więc to jest już taka pierwsza rzecz, która ich wyróżnia, bo jest to genialny potencjał na czyszczenie planszy. Oczywiście, jeżeli nie są zasieciowani. Co ważne, cecha samoobrony działa nawet na jednostki z, jak widać, wytrzymałością. Tak, oprócz tego. Zbędzie się niezależnie, bo przylega. Działa nawet na sępy z bestii i nie tylko. Natomiast problematycznym może być moment, w którym jako grający Ludźmi Pustyni damy się otoczyć. Bo w tej sytuacji mutki nie dość, że bardzo dużo obrażeń nam zadadzą, no to jeszcze doprowadza to do tego, że w inicjatywie 0 my możemy wybrać tylko jedną jednostkę, którą zniszczymy. I załóżmy, że to byłby ten supermutant. I co? I dalej problem mamy w przyszłych turach, nie? Kolejną cechą, a także no, najważniejszym mechanizmem Ludzi Pustyni jest możliwość ukrywania swoich jednostek i zamieniania ich w podłoże. Wszystkie żetony na rewersie, oprócz swojego symbolu armii, posiadają takie oto paseczki prążkowania, jak zwał, tak zwał. One nawiązują do żetonów podłoża. I jak to działa? W swojej turze, mając jakąś tam ilość swoich jednostek na planszy, możemy dowolnie zamienić jedną z nich w podłoże. Po prostu obracamy ją i kładziemy sobie na takiej jednostce znacznik podłoża. Nie musimy tego od razu robić, ale to jest dla przypomnienia, jeżeli ktoś na tym by stał. I teraz tak. Co ważne, można zamieniać także swoje moduły. Dokładnie. Na podłoże. Każda jednostka, jaką jesteśmy w stanie wystawić na planszę, może zostać zamieniona w podłoże. Oczywiście z wyjątkiem sztabu. I raz na turę. Raz na turę. Co jest jeszcze ciekawe, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my stali na własnym sojuszniczym podłożu. Oprócz tego, również może przeciwnik stać na tym podłożu. Przejdziemy później do pewnych zastosowań tego, ale ważne jest to, że po prostu to ukrywanie pozwala tworzyć pewne luki, czy to w swoich szeregach, czy też właśnie na przykład odblokowywać jednostki, które znajdują się w podłożach. A więc, żeby mieć sytuację, w której możemy odkryć żeton ukryty, to na początku bitwy patrzymy, czy jakakolwiek jednostka w najszybszej możliwej inicjatywie, czyli defaultowo byłaby to gdzieś inicjatywa 5, jest, czy coś się na niej znajduje, na takim żetonie podłoża Ludzi Pustyni. I odwracamy w dowolnym kierunku. Jeżeli natomiast na przykład, tak jak tutaj, ten szpon Borgo stoi na naszym sojuszniczym żetonie podłoża, to się nic nie dzieje, nie? Bo nie ma jakby możliwości na obrócenie się. Ale jeżeli mielibyśmy sytuację, w której na przykład w inicjatywie pierwszej zabijemy tego szpona, to przed inicjatywą zerową będziemy mogli odkryć swój żeton. Nie mogę, tylko musieli. Musieli, tak, to jest przymus. Jeżeli jest jeszcze inicjatywa do rozliczenia w bitwie, a mamy zakryte żetony,
ale jednocześnie możliwe do obrócenia, musimy je obrócić. Dokładnie. Co jest jeszcze ważne, to to, że nie możemy zakrywać żetonów, jeżeli znajdują się na nich jakiekolwiek znaczniki. Czyli jeżeli na przykład mamy siatkę, bądź jakiś inny status, z wyjątkiem zamrożenia, to nie możemy w swojej turze obracać żetonów. Na wielu jednostkach ludzi pustyni znajdują się cechy czerwone. Są to cechy, które są aktywowane w trakcie obrotu żetonu na żeton podłoża. Dokładnie. Mamy trzy typy bola. Przy obrocie na żeton podłoża dana jednostka przeciwnika na linii zostaje tak jakby zasieciowana, unieruchomiona. Nie może poruszyć się, może na inne atakować, pole. Może wykonywać wszystkie swoje umiejętności, ale nie w stanie się ruszyć z pola, w którym została złapana. Może wykonywać obroty, co jest istotne. Druga jednostka, drugi typ, to jest ukąszenie. Tak jest. Przy obrocie na podłoże zadaje tyle obrażeń, ile ma na sobie. W tym przypadku przy takim obrocie zadaje jeden, ale jeżeli dołożymy moduł, zadaje dwa. Co jest fajne, no to to, że jeżeli taka jednostka przetrwa parę bitew, to możemy używać tego ukąszenia wielokrotnie. I ostatni typ, jest to robal. Pozwala on się obrócić na żeton podłoża w dowolnym miejscu, także pod jednostki swoje lub przeciwnika. Wkopać się. Wkopać. Czyli tak. Jeżeli na przykład mamy tego szpona tu, zdecydujemy, że chcemy się wkopać naszym robalem, nie ma problemu, żeby wejść pod niego. I tu płynnie możemy też przejść do tego nowego, specjalnego żetonu natychmiastowego, ponieważ mamy takie dwa żetoniki zwane mirażem i miraż pozwala zabić jednostkę przeciwnika stojącą na naszym sojuszniczym podłożu, bądź wciągnąć ją na sojusznicze podłoże. Z przylegającego pola. Dokładnie, wciągnąć tak jak dziura Sarasz, czyli bez obracania się. Bo normalnie przyciągnięcie działa tak, że to przyciągany może się obrócić i wybrać pole, na które się przyciąga. A tutaj działa to właśnie jak dziura Sarasz. Więc od razu widzimy pewną synergię między tymi dwoma żetonami, bo załóżmy, że mamy bardzo duże zagrożenie, to możemy się podkopać pod nie, rzucić miraż i to zagrożenie schodzi, a nasz żeton podłoża dalej zostaje żetonem podłoża. Jednostki ludzi pustyni mają także na sobie wiele żółtych cech, w tym przypadku cechę nomada. Cecha nomada sprawia, że jednostka, która jest na swoim podłożu, podłożu ludzi pustyni, dostaje bonus do obrażeń i do inicjatywy. Tak, i co jest dosyć istotne, to ten bonus jest przyznawany zarówno atakującym wręcz, jak i strzelającym po skosie. To znaczy, że możemy dosyć łatwo zrobić na przykład z takiego strzelca jednostkę, która strzela w inicjatywie trzeciej za dwa i w jeden za również dwa w sztab Borgo. Ogólnie to jest jednostka, która jest tutaj bardzo kluczowa w zadawaniu obrażeń. Stąd też, grając przeciwko ludziom pustyni, trzeba dbać o ochronę właśnie tych pól, z których strzelcy mogą po skosie do nas trafiać. Kontynuując jeszcze takie właśnie te żółte cechy, posiadamy takich dwóch kojotów, którzy mają cechę więź. Ona pozwala nam na teleportację wokół własnego sojuszniczego sztabu na dowolne puste pole, co znowu premiuje w pewien sposób granie po środku, bo jesteśmy w stanie po prostu mieć większą mobilność i manewrować nim, a ze względu na to, że jest jednostką w inicjatywie trzeciej, no, to jest bardzo przydatne, zwłaszcza do eliminacji co wolniejszych, mocniejszych jednostek przeciwnika. Kolejną cechą, która wspomaga defensywę ludzi pustyni, jest unik. Unik jest to cecha, która pozwala na uniknięcie jednego źródła obrażeń w trakcie bitwy. Czyli w sytuacji, gdy Mutek atakuje naszych młodych wojowników, my wykonujemy unik i oni przeżyją dalej. Więc są wtedy, można to porównać do czegoś a la medyk. Medyk, który się odnawia, bo po bitwie ten unik zejdzie i będziemy mogli go wykonać raz jeszcze. Ale jeżeli będziemy atakowani przez dwie jednostki, no to niestety unik już nie zadziała. Posiadamy również specjalny moduł kryjówki, który daje cechę uniku, ale co ważne, unik nie stakuje się dwukrotnie, czyli jedna jednostka może posiadać jeden unik, nie? No i oczywiście nie możemy dać naszego modułu uniku na sztab. Oczywiście. Przejdziemy teraz do przeglądu żetonów armii. Zaczniemy od skalpela.
Ogólnie jest to mega kozak, troszeczkę niczym taki wyburzacz z Uranopolis. Kolejnie mamy kojotów. No to są te jednostki właśnie z cechą więzi. Następnie dwie sztuki łuczników. Też bardzo istotne jednostki właśnie od zabezpieczenia sobie dużej ilości obrażeń. Następnie dwójka młodych wojowników z unikiem. No i oczywiście z cechą miotacza. Kolejno trzy szamanki z cechą nomadyzmu. Inicjatywą 2 i dwoma kierunkami ataku. Następnie dwóch tropicieli z cechą boli i ze zwykłym strzałem, o dziwo. Kolejno jeden grzechotnik. I na sam koniec trzech wojowników klana czerwia z cechą robala. Moduły prezentują się następująco. Dwa moduły grotnika dodające zarówno do strzału, jak i do strzału tego po skosie zwanego miotaniem. Do tego jedna kryjówka dająca cechę uniku. Dwóch oficerów dodających do ataku wręcz. No i dwa moduły dodające do inicjatywy. Kończąc przegląd, zaczniemy od 5 bitew, 4 ruchów i 2 żetonów mirażu. Jak chodzi o plusy i minusy, które do tej pory znaleźliśmy dla frakcji? No to zacznijmy może od tego, że frakcja składa się z bardzo dużej ilości żetonów wojska. Jest ich aż 16. To jest plus, no bo fajnie jest mieć trochę tych jednostek na planszy. Oczywiście ta ilość wynika z tego, że bardzo często potrzebujemy mieć te podłoże, nie? Więc to jest taki pewien rodzaj zasobu, ale jednak ta ilość jednostek jest miła. To jest super, 16 jednostek robi robotę. Minusem tego może być, że jeżeli każdy moduł jesteśmy w stanie zamienić na podłoże, być może wymienić, robi się trochę mętlik. Za pierwszych parę tur potrafi trochę zmienić, albo po prostu zapomnieć, na przykład możemy naszego czerwia wkopać pod coś innego, wymienić, wymieszać. Jednocześnie duża adaptacyjność do tego, co się dzieje na planszy, ale jednocześnie potrafi namieszać w głowie. Tak jest. Co jest super właśnie w tej ilości jednostek, to jest to, że mamy naprawdę zróżnicowane rodzaje ataku. Bo jest to pierwsza frakcja, w której mamy i strzelanie dystansowe, i strzelanie po skosie, i atak wręcz. I niejednokrotnie zdarza się sytuacja, gdzie dzięki możliwości zamienia w podłoże, na przykład zaczynamy strzelać gdzieś po skosie. Tu gdzieś też wyłania się jakiś rodzaj taktyki, gdzie chcemy na początku zajmować kluczowe dla nas pola, nawet modułami, które są bezużyteczne, tylko po to, żeby w przyszłości zamienić to w podłoże i już strzelać wzmocnionym łucznikiem za 4 punkty obrażeń. Oczywiście, tak jak Kuba tutaj wspomniał o tych minusach, wadą jest to, że mamy naprawdę dużo możliwości, ale to też jest zaleta. Ale pamiętajmy o tym, że na początku przy próbie rozpatrywania bitwy będzie nam się mieszać, że trzeba odkrywać te żetony. I to jest niestety coś, czego nie jesteśmy w stanie pokonać. Na szczęście portal zaopatrzy nas w sporą ilość znaczników do oznaczenia, który żeton jest podłożem, a który obróciliśmy po bitwie, ponieważ w momencie, w którym żeton odwrócony może być jednocześnie i pokonanym, i podłożem, możemy się zamieszać. Możemy. Warto o tym pamiętać, dlatego miło, że dali aż tyle tych żetonów. Co jest jeszcze tutaj istotne, no to, że bez ustawienia odpowiedniego kombosa oni nie biją bardzo mocno. To prawda, przeważnie tak naprawdę mamy potencjalnych strzelców, którzy strzelają po 2. Przy module za 4. Przy module za 4, ewentualnie jeżeli użyjemy nomadów na niektórych jednostkach, jesteśmy w stanie podnieść ich do ataku 2. No tak, inicjatywach. Więc wtedy też robią 4. Czy też nomadzi tacy zwykli, te szamanki robią też 2 punkty obrażeń. Warto też pamiętać, że nie licząc naszych kojotów, nie ma wysokiej inicjatywy. No tak. Jeszcze jest skalpel. Jeszcze skalpel, właśnie, przepraszam. Tak. Jeszcze jest skalpel, ale tak to, jeżeli chcemy wyższą inicjatywę, musimy polegać albo na właśnie nomadach ponownie, albo na naszych 2 modułach do szybkości, które raczej różnie się mogą pojawić. Są tylko 2. Tak, i raczej z naszego doświadczenia wynika, że moduły te są najbardziej istotne, no bo po prostu robią killerów.
ten grotnik, natomiast większość takich modułów, jak nie wiem, do ataku wręcz, my zużywamy po to, żeby mieć więcej podłoża. No bo tak naprawdę, jeżeli mamy opcję dodania szamance ataku, a użycia tego modułu na podłoże i dodania jej ataku i inicjatywy, no to wybór jest prostszy. Oczywiście, oczywiście. Według mnie jeszcze taką bezapelacyjną zaletą tej frakcji jest to, że robienie tych żetonów podłoża odblokowuje planszę na nowe sposoby. Wielokrotnie zdarza się sytuacja, w której możemy na przykład zrobić podłoże i uciec sztabem, nie? Czy też odwrotnie, możemy mocno zaskoczyć przeciwnika. I to jest, kurczę, bardzo, bardzo fajne. Ale warto zauważyć, że też te jednostki nie są strasznie wytrzymałe. Tak naprawdę nie ma tu żadnej wytrzymałej jednostki. Jedyne źródło pancerza to są robale, a jedyny sposób na to, żeby unikać obrażeń, no to są uniki. No, więc takie są z grubsza wady i zalety ich. Dosyć dobrze nadają się też do czyszczenia. To prawda. Ale jeżeli dostaną siatkę, potrafi ich to zwolnić. Potrafią się genialnie przedzierać za pomocą właśnie miotaczy, ale z drugiej strony, jeżeli nie ułożą fajnego komba, no to może być im czasem ciężko, więc wydaje nam się, że jest naprawdę fajnie to zbalansowane. Jak graliśmy tutaj już troszeczkę tych partii, to kurczę, jest nieźle. Nie? Jeśli chodzi o nasze prywatne odczucia, ja personalnie jestem fanem tej frakcji. Ja również. Stawiłbym ją gdzieś wysoko. Jak wysoko? Tego jeszcze nie wiem. Wymaga trochę więcej partii. Wymaga jeszcze paru partii, natomiast... Aczkolwiek sama frakcja ma świetny potencjał na... Po pierwsze, bardzo adaptacyjna, więc nieraz się zdarzyło... To jest super. Kto nie lubi czegoś takiego? Nieraz się zdarzyło, zagrając już parę partii z Ignacym, nieraz się zdarzyło, że mieliśmy całe... Daj mi więcej jednostek. Osadzonych pól. Gdzie myślałem, że złapałem Ignacego, mam jakąś przewagę na planszy. Jest otoczony czy coś, a on nagle na przykład z jakiegoś pola był w stanie właśnie, nie wiem, zamienić sobie coś, uciec, albo wstawić coś nagle, co zrobiło niesamowitą różnicę i był w stanie mnie wyczyścić. Fakt, że musimy myśleć, że mimo, że obunkrowaliśmy się albo zamknęliśmy przeciwnika w jakimś otoczeniu, to i tak daje mu szansę, że on do środka wejdzie. Mimo, że wszystkie pola wydają się być zamknięte, jest to... Coś nowego, nie spodziewasz takiego ataku od pleców wręcz. Jest to troszeczkę klimat troglodytów. Prawda? Tak. Ja osobiście odczucia mam też bardzo pozytywne. Uważam, że ta frakcja daje masę frajdy i kombinowania, co jest według mnie taką cechą na początku odstręczającą, to ta ilość zasad. Nie? Ale po prawdzie, jeżeli rozegra się ileś partii, wydaje mi się, że wystarczył dosłownie z 3-4 partyjki, to już człowiek jest obcykany wobec tych mechanik. Natomiast to nie znaczy, że to jest frakcja, którą łatwo się wygrywa. Mam wrażenie, że żeby nią grać i wygrywać, to trzeba się mocno nagłówkować. Ta mechanika z tym ukrywaniem, no jest genialna, bo pozwala robić te fajne staki. I jest tu też pewien potencjał na defensywę. Bardzo mi się podoba zagranie, gdzie ukrywamy sobie pod spodem kogoś i jeszcze na górze dajemy kogoś z unikiem, nie? No bo zrobimy żywą ścianę tak naprawdę. Jasne. Ten zrobi unik. Załóżmy, że jeszcze by zginął od sztabu. A co się dzieje? Co prawda, to teraz stanie się podłożem, ale zróbmy może scenariusz taki, w którym, nie wiem, mielibyśmy tam to troszeczkę inaczej rozdysponowane. Załóżmy coś takiego. W trójeczce on robi unik, w dwójce to ginie i przed jedynką się jeszcze odkrywa z powrotem jednostka. Potencjał mur. Genialny na robienie staków. Co jeszcze mi się super podoba? Jest ten aspekt takiej manipulacji inicjatywą, bo możesz schować coś szybszego u góry, to prawda. Żeby jak zginie, to żeby wyskoczyło ci coś wolnego. Co za problem obrócić na przykład, jeżeli przeciwnik się czai gdzieś na rogu, co za problem schować dwójkę pod tym, a wstawić trójkę. Na przykład zjedzą ci się wzajemnie, zabiją, a on skacze i jest gotów dalej bić. Jest to super i naprawdę fajnie się tym gra, ale ja mam takie poczucie, że jeżeli zejdą pewne żetony, to będę mieć duży problem z wyrobieniem damage'a. Tak czuję,
ale jest frajda i porównałbym to trochę do... Ja wiem, że to nie da się tego jeden do jeden porównywać, ale powiedziałbym troglodyci plus Sarasz. Sarasz ze względu na taką upierdliwość, nieprzewidywalność, a troglo na tą adaptację. Też, żeby nie straszyć, osobiście... Dygdrzesu z Jacy dyskutowaliśmy, że skomplikowanie wydaje się podobne do kupców, ponieważ dużo mechanik, dużo się dzieje poza planszą, bardziej w trakcie bitwy się rozwiązują jakieś rzeczy, tu się coś obraca, tutaj trzeba coś opłacić, tak jak w kupcach w porównaniu. Moim zdaniem są, jak to powiedzieć, przyjemniejsi, ale prostsi do myślenia niż kupcy, też ponieważ mi się tak wydaje. Wszystko dalej dzieje się na planszy. Lubię kupców, ale bardziej znacznie łatwiej przychodzą mi ludzie pustyni, ponieważ wszystko tak naprawdę widać. Coś albo jest zakryte, albo nie, ale wszystko jest na planszy. Wszystko, na czym musimy się skupić, jest tu. Dokładnie. No i chyba to tyle naszych myśli. W naszym kanale będzie jeszcze więcej partii w najbliższym czasie właśnie z ludzi pustyni, ponieważ chcemy się nacieszyć nową perełką. Oczywiście. Także jakieś takie konkretne opinie po dłuższym ograniu jeszcze będą was czekać. Tak, ale mam już troszeczkę tych partii ze sobą, zwłaszcza, że ja uczestniczyłem w press release, więc też jeszcze dodatkowo ilość tych rozgrywek się zwiększyła. No i nic, zachęcamy do grania. Osobiście bardzo polecamy. Moim zdaniem mają dla mnie potencjał wejść do moich ulubionych frakcji, ponieważ dużo się tu dzieje, są dość agresywni, ale potrafią bardzo szybko odwrócić los, jeżeli coś jest przeciwko nim. No, ja chciałbym powiedzieć, że to jest coś, co... Nie przewidziałbym nigdy czegoś takiego. I to mi sprawia największą frajdę, że dostaliśmy frakcję, której nie wymyśliłbym sobie od tak, nie? Że to jest coś tak dzikiego, ale jest zarazem tak prostego, że dalej na tym silniku Hexa sprzed tych iluś lat to działa. I to jest super, nie? Plus dla mnie też magicznym jest fakt, że zmusiliśmy w końcu wyjście sztabu na środek. To jest też ponieważ warto uwagi. Umówmy się, w większości Róg jest naszym przyjacielem. Oczywiście. Nie ma co kłamać. Także miło jest zobaczyć coś, co nagle wymusza do grania, jak chociażby Smart. No, na przykład. Albo jeżeli gramy przeciwko piratom. Albo przeciwko piratom. Podoba mi się zmuszenie trochę innego ustawienia, bo to odzwyczaja się trochę od tego naszego typowego grania. Znaczy, po kącie, po rogu, tak, czy tak, coś. Tak. Jesteśmy w środku. Dokładnie. Pytanie, co z tym zrobimy. No, to prawda. Także czekamy na wasze opinie. Zachęcamy, jeżeli macie okazję, zagrajcie kupcami. Znaczy, wiadomo. Ludźmi pustyni. Kupcy też, czemu nie? Kupcy też. Zagrajcie, dajcie na naszą opinię, bo jesteśmy ciekawi, jak według was ona się rozstawia. No i będziemy czekać na wyniki, dokładnie, informacje i potencjalnie widzenia ich na jakichś mistrzostwach. Tym bardziej, że już po miesiącu od premiery wchodzą do line-upu na mistrzostwach i można nimi grać. Także będziemy czekać i trzymajcie się. Hej!